Siemanko, witajcie w takim filmiku informacyjnym, w którym przedstawię Wam, co Was czeka tutaj na kanale i co dla Was specjalnie przygotowałem, bo naprawdę myślę, ciekawe rzeczy się będą działy na kanale w najbliższych dniach. No, na pierwszy ogień idzie naprawdę bardzo fajny pomysł, na który wpadłem no właściwie wczoraj, praktycznie tak znienacka, no, naszedł mnie ten pomysł, mówię, czemu by tak nie zrobić, no i właśnie go zamierzam zrealizować. No i już wszystkie informacje Wam przekazuję na ten temat, co postanowiłem. Otóż udało mi się skręcić, ogólnie zmontować bardzo fajne cztery składy. Może nie są oczywiście tak mocne jak ten mój pierwszy skład, ale właśnie do rzeczy. Mam składy z czterech, myślę, najlepszych lig obecnie na świecie, czyli angielska, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A i hiszpańska Primera División, Liga B i BWA, tak jest, chyba tak się czyta. No i właśnie, zobaczcie, mamy tutaj na przykład pierwszy skład, udało mi się skręcić ten skład z patch ogólnie. Te wszystkie składy, te cztery składy są tylko i wyłącznie z zawodników trafionych w paczkach. Czyli tutaj ja sobie nie wybierałem, to są zawodnicy trafieni w tych paczkach, które oglądaliście za 100k, które kupywałem. I jeszcze tam wcześniej miałem kupione parę paczek za 7,5 bodajże i 15 tysięcy chyba z dwie paczki były. Także to są wszyscy zawodnicy bodajże chyba z 6 albo 7 paczek. Więc naprawdę jestem zadowolony, że udało mi się na każdym składzie zrobić zielone zgranie bodajże. Zaraz to sprawdzimy. No i tak, tutaj mamy skład Ligi Angielskiej. Tutaj mamy Bundesligę. Tutaj troszeczkę mniej zgrania. Musiałem przestawić Błaszczykowskiego. Tutaj wyższe zgranie, bo wcześniej gdybym normalnie na prawej stronie Błaszczykowskiego miała Pizarro tutaj, to byłoby żółte jeszcze zgranie. Nie wiem dlaczego, w sumie 74 byłoby. Ale mamy zielone zgranie, tak? No i tak ten skład się prezentuje. Jeszcze na ławce mamy strafionych Olicia. No ale nie zmieścił się w składzie po prostu. Nie pasowałby do zgrania. Aubameyang tutaj ma zgranie oczywiście z Kubą. No i tak się prezentuje właśnie ten skład zmontowany przeze mnie z zawodników z paczek po prostu z Bundesligi. Jestem z niego naprawdę zadowolony, mimo że tutaj oczywiście na środkowej obronie gra Bender, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem. Natomiast jak widzicie, Bender ma żółte tutaj, a więc nie jest tak źle. Aż tyle, nie straciłem zgrania na tym, ale ogólnie nie o tym tutaj chcę Wam mówić, ale za chwilę do tego przejdziemy. Jeszcze Wam pokażę dwa pozostałe składy. Tutaj jakiś w ogóle Jasiek, menadżer, byle żeby pasował do formacji, który dodaje zgrania jeszcze, żeby to fajniej wyglądało, ale ogólnie to nie jest ważne. Za chwilę zresztą się o tym przekonacie, że w ogóle to zgranie nie jest ważne, te pozycje, gdzie są ci zawodnicy umiejscowieni, bo to nie o to chodzi. Tutaj jest jeszcze ławka rezerwowych, cała Serie A, także naprawdę tych zawodników sporo. Udało mi się trafić, no i skręcić taki fajny składzik, myślę. No i ostatnia liga hiszpańska. Chwilę się dowiecie, o co chodzi ogólnie, bo ja nie zamierzam tymi składami grać, absolutnie nie. Nie będę robił żadnych serii, w których będę grał tymi składami. Tutaj myślę taki słaby dosyć skład z hiszpańskiej ligi. Jedynymi tutaj myślę zawodnikami, którzy są z górnej, wyższej półki, to jest Isco i Sergio Busquets. A reszta, no i Fabio Quintrao jeszcze z Realu Madryt. A tak to atak, taki tani atak właśnie. Niezwykle szybki Vargas, Aduriz, który normalnie gra się nie na główki, także powinien grać na środku, ale tutaj lepsze zgranie uzyskałem, dlatego go przestawiłem na prawe skrzydło. I Amrabat, też bestia, jeżeli chodzi o szybkość. No i już Wam mówię, o co chodzi z tymi składami. Także, mamy te cztery składy z tych czterech lig. I na live'ach, które będę planował robić, nie wiem, czy to wszystko zrobię na jednym live, czy zdążymy po prostu i zobaczymy też, ile osób będzie chętnych na ten live, bo jeżeli no, załóżmy, wejdzie 2-3 osoby, to no niestety no, nie będzie sensu takiego live'a robić. Myślę, że te, nie wiem, z 10 osób na live'ie to byłoby taki minimum, żebym to mógł zrobić, żeby po prostu no można było to zrealizować, a już Wam mówię dokładnie, o co mi chodzi.
Otóż chodzi mi o to, że na live na Twitchu kanał, ogólnie link do mojego kanału, który będziecie mogli śledzić od teraz, pojawi się w opisie tego filmiku informacyjnego. I otóż na live na Twitchu będę po prostu, tak w cudzysłowie, rozdawał tych zawodników wszystkie. Czyli będę pozbywał się tych czterech składów, bo nie są mi po prostu te składy potrzebne. A myślę, że jest wielu z Was, którzy grają w FIFA World, no i którym by się taki skład po prostu przydał. Skład, no jakiś na przykład zawodnik z takiego składu. No i właśnie na live zamierzam zrobić takie coś, że będę po prostu wystawiał tych zawodników na listę transferową. No i Wy będziecie oczywiście to na live widzieć, będziecie tego live'a śledzić, obserwować. No i będę ich wystawiał naprawdę po niskich cenach, uwierzcie mi. Oczywiście będą to ceny powyżej wartości quicksellowej karty, ponieważ no by EA mi od razu taką kartę zżarło. Także na przykład warta coś ponad 600, taka na quicksellu karta świecąca, rzadka. Będzie na przykład takiego kubę, wystawimy sobie bardzo tanio, na przykład za 1000 monet. No i myślę, że wielu byłoby chętnych, żeby takiego zawodnika kupić, czy Aubameyanga, bo oni schodzą naprawdę po dużo, dużo więcej. No i myślę, że znaleźliby się chętni na takie coś, także jeżeli Wy jesteście chętni, też możecie zaprosić swoich znajomych do tego, do tej, myślę, zabawy, bo to będzie fajna zabawa na live'ie. Po prostu niepotrzebne mi są te składy. Ogólnie chciałem Wam się pochwalić tym, że udało mi się takie składy zmontować tylko z zawodników z paczek. No i chcę się podzielić po prostu tymi zdobyczami, po prostu Wam je rozdać. Po prostu rozdać, mam nadzieję, że będzie dużo osób szczęśliwych z tych zawodników, wyjdzie z live'a po prostu zadowolonym, potem zasubskrybuje mój kanał, będzie go śledził, bo naprawdę będzie się dużo takich rzeczy u mnie pojawiało. Będą konkursy, może zagramy różne wadżery właśnie, które mi widzowie proponują też. No myślę, że będziemy kombinować, będziemy się bawić tutaj, o to chodzi. Nie będzie samych odcinków z sezonów online z FIFA World, bo to jest po prostu nudne, sami przyznacie. To jest po prostu nudne, no i same granie meczy na pewno byłoby nużące. No i na moim kanale będzie różnorodność, jeżeli chodzi o FIFA World. Na razie będzie to tylko FIFA World, może pojawi się FIFA 14 jeszcze pod koniec, zobaczymy. Na razie skupiam się na FIFA World, no i może FIFA 15 jak wyjdzie, o ile dotrwam z kanałem, o ile będzie zainteresowanie. Jeżeli będzie, to na pewno możecie być tego pewni. Także to był krótki taki filmik informacyjny, w którym przedstawiłem Wam to, co planuję na moim kanale. No nie w najbliższym czasie, chciałbym to zrobić jak najszybciej, może nawet jutro. Także piszcie mi w komentarzach, łapkujcie. Jeżeli będzie naprawdę dużo łapek pod tym filmikiem, to zrobię tego live'a jak najszybciej, może nawet jutro, może nawet pojutrze. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie w praniu wszystko, czy będziecie po prostu tym zainteresowani, jaka będzie aktywność pod tym filmikiem informacyjnym. Napiszcie po prostu, czy chcecie takiego live'a, w którym będę sprzedawał zawodników po naprawdę śmiesznych cenach, okazyjnych. Będziecie mogli zdobyć tych zawodników z tych czterech składów, których pokazywałem, po naprawdę śmiesznych cenach. Naprawdę nigdzie nie znajdziecie tych zawodników, chyba że ktoś się pomylił i wystawił omyłkowo takiego zawodnika. Na przykład załóżmy, nie wiem, no Santiago Cazorla za 1000 monet. Albo nawet jeszcze mniej go wystawię. Zobaczymy. Także to był filmik informacyjny. Piszcie, jak już mówiłem pod tym filmikiem, co o tym sądzicie, łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, śledźcie, bo naprawdę warto, będzie się pojawiać więcej takich różnego rodzaju nowości. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Piona!